Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przygotujemy coś, co może być zarówno daniem głównym, jak drugim daniem oraz jako kolację, ponieważ jest to bardzo delikatny posiłek, składający się tak naprawdę z samych warzyw i przypraw. A nasze danie nazywa się ratatouille. Więc zaczynamy. Do naczynia miksującego wkładamy 120 g pokrojonej cebuli. Cebula ma być pokrojona na pół. Dalej 2 ząbki czosnku. Następnie 20 g oliwy z oliwek. Następnie założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego i będziemy teraz rozdrabniać na obrotach pieni. Dalej. Teraz musimy zgarnąć kopystką naszą cebulę i nasz czosnek. Już to robimy. Okej. Dobrze. Następnie założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego i kochani, przez 5 minut w temperaturze 120 stopni będzie się dusić nasza cebulka i nasz czosnek, więc lecimy dalej. Pomidorów dojrzałych, pokrojonych na kawałki. Mamy pokrojone w kostkę. Dalej 100 g czerwonej papryki pokrojonej na kawałki. Również mamy. Dalej 1 łyżkę mieszanych ziół suszonych, na przykład tymianku, rozmarynu, majeranku, bazylii i pietruszki. Ja, kochani, jak już kiedyś w jakimś tam wcześniejszym filmiku Wam mówiłam, my niestety nie używamy dużo ziół, ponieważ u mnie dzieci nie lubią i boję się, że jak dam za dużo ziół, to nie będą jadły posiłku. Wobec czego ja postawię tylko na pietruszkę dzisiaj, dam troszkę tam suszonej pietruszki, tak żeby coś tam zielonego było. Dobrze. Następnie jedną łyżeczkę soli. Już myślałam, że łyżkę. A tu łyżeczka. Więc dajemy łyżeczkę soli. Gotowe. Jak słyszycie, nasze warzywka już są ugotowane. Teraz krok następny. 300 g bakłażana pokrojonego na kawałki 2 do 3 cm. Ja miałam jednego bakłażana, ma on nie ma 300 gram, jakieś 250, ale myślę, że też spokojnie wystarczy. A następnie 200 gram cukinii pokrojonej na kawałki 2-3 cm. Jest, o, uciekło, nie dość, że mało, to ucieka. Założyć miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I teraz, kochani, przez 12 minut w temperaturze 100 stopni będziemy gotować. I to już jest ostatni krok, kochani. I będzie nasze danie gotowe. Powiem Wam od razu, możemy podawać ratatouille, możemy podawać z makaronem, możemy podawać z ryżem, możemy podawać z mięskiem, ale możemy też jeść samodzielnie, więc jeżeli ktoś nie je mięsa, ani mocnych rzeczy. Słuchajcie, to jak najbardziej super fit, super dietetyczny posiłek, więc zachęcam Was już teraz do tego, aby wykonać sobie to danie. A my widzimy się za 11 minut. Więc nasze danie jest już gotowe. Gotowanie dobiegło końca. Więc teraz już nam pozostało jedynie nałożyć na talerz i zajadać się tą pysznością. Więc nakładamy.
Tak wygląda, kochani, efekt końcowy naszego dania. Tak jak mówiłam, same warzywa i przyprawy, co oczywiście ogromnie polecam wszystkim osobom, no a przede wszystkim osobom, które są na diecie, bo jak wiemy, jest to bardzo zdrowe, nie tłuczy i zaraz zobaczymy, jak smakuje. Naprawdę rozpływa się w ustach. A myślę, że fajnie też będzie smakować, jak będzie posypany serem żółtym. Ser się wtedy nam fajnie roztopi i będzie fajny smak. Spróbujemy jeszcze kawałeczek. A tu z cukinką. Mięciutka. Świetne. Naprawdę jest bardzo dobre danie. Pierwszy raz je robię. I myślę, że jeszcze do niego wrócę nieraz. Więc kochani, chcemy nie przedłużać. Raz jeszcze dziękuję. Życzę Wam smacznego. I do zobaczonka. Kiedy? No, w następnym filmiku. Pa!